Hej, cześć, witajcie w 7 już odcinku z Medieval 2 Total War na modzie Total Vanilla Beyond. Gdzie gramy maurami? Oczywiście na starcie zachęcam was do lajkowania odcinka, komentowania, no i oczywiście subskrybowania kanału. Zaczynamy odcineczek od bitwy. Postanowiłem, że wyjdziemy z Barcelony i pogonimy tą francuską armię, ponieważ my mamy generała, oni mają tylko kapitana i mają naprawdę słabe oddziały. To jakieś tylko milicja, łucznicy też podstawowi. No jedne co mają to dobrą jazdę, ale skontrolujemy ich chyba naszą jazdą oszczepniczą, no i oczywiście naszym generałem. Także co, nie przedłużając, lecimy do bitwy. I oczywiście też zachęcam was do oglądania drugiej serii na kanale z Panelorda, gdzie nasz Lorenzo podróżuje po świecie i zbiera doświadczenie. I zobaczymy, jak potoczą się też jego losy. Dobra, nie przedłużając, rozstawimy jakoś sensownie nasze wojsko. Gdzie jest brama? Brama będzie... brama jest tu. Okej. Co ja bym chciał, żeby wyszło pierwsze? No raczej łucznicy. Najemni, co prawda, tylko. Ale są naprawdę bardzo dobrzy. Na pewno lepsi niż nasza milicja miejska. Tu i może jazdą, gdzie jest druga brama, jest tu dopiero. No to nasza jazda wyjedzie tędy, żeby było troszkę szybciej. Generał aż tak szybko nie musi wyjeżdżać. Zaczynamy bitwę, pauzujemy, o, oni już teraz mogą strzelać. Fajnie, fajnie, ale nie, bo oni i tak zgrupujemy sobie was. Chociaż w sumie może nie, bo na razie to muszę ich porozstawiać. Stawimy was tu. Łuczników na razie na wzgórzu, na biegu. A przyspieszymy też tempo, bo oni się na pewno wycofają. Tylko właśnie strzelanie do nich nie miało najmniejszego sensu. Tak naprawdę nic byśmy nie zabili. Byłem się dość daleko. Niech nasze wojska się najpierw ustawią. I dopiero wtedy ich skrupujemy wszystkich. Dostaniemy się do wroga, więc ja wam pewnie zrobię cięcie. I widzimy się, jak już do nich dotrę. Dobra, i wracamy. Wróg się ustawił na wzgórze, więc ja swoje wojsko ustawiłem tak, żeby móc je sensownie... móc niwelować sensownie to wzgórze wroga. Bym nie miał aż tak defensywnej pozycji, bo musiałbym wchodzić pod górę, czy nawet moja kawaleria nie byłaby efektywna. Więc wróg ma tylko 3 oddziały łuczników, ja mam 2 oddziały łuczników i 4 oddziały kuszników, więc mam z tym przewagę. Strzelać tylko kiedy możecie. Wystrzelamy ich żołnierzy. Mamy przewagę. Wystają się, więc ją wykorzystamy. Przyspieszymy troszkę czas. Ładnie ich siekamy, bardzo ładnie. Jeden oddział praktycznie nie istnieje. Dobrze. Piechota naprzód. Musicie zasłonić łuczników. Jazda strzelecka na flankę. Jego łucznicy praktycznie nie istnieją. Chciałbym, żeby moi kusznicy skupili się na milicji, a łucznicy na łucznikach. O, jesteście w zasięgu? Kawaleria jest w zasięgu, świetnie, strzelamy w kawalerię. Tu, dowódca tu. Jedzie jazd. Bardzo źle, co niedobrze. Wy strzelać w nich. Dowódca za sierżantów. Oni już są złamani, świetnie. Łucznicy stoją bardzo dobrze. Dobra, wycofaj się, żebyś nie zginął. Łucznicy. Strzelać w tych.
Wy strzelajcie tych. Moja kawaleria. Że milicja chłopska w dodatku, więc kawaleria praktycznie nie istnieje. Ten oddział też zaraz przestanie, bo to tylko są wieśniaki. Bardzo dobrze. Wycofaj się. Łucznicy, strzelajcie w tych. Wszyscy strzelać w tych. Co uciekają? Wycofaj się. Gonić ich. Gonić, 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 żeby jak najmniej z nich uciekło. Our men have slain the infidel general. Dobrze. The tail is sure to wither. Goń ich. Te dwa oddziały strzelać w tu. Musicie ich złapać. Musicie ich jak najwięcej złapać. Jak najmniej ma ich przeżyć. Dobra, wy już nie strzelajcie. Nie, na nich. Ty tu. No, wyłączyłem chyba muzyk. Nie wiem, którym ja to przyciskiem robię, nie? Niestety. Gonić, 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 gonić. Our enemy flees before us like a herd of goats. A ten, tu sporo ich ucieknie, ale na szczęście przerwaliśmy oblężenie. Barcelona będzie mogła się rozwijać, powiększać miasto. Super, bardzo mnie to cieszy. Naprawdę, przepraszam, nie wiem, którym ja to robię. Czy spacją to robię, czy kombinacją przycisków? Ale dobra. Myślę, czy... Nie, spacja to nie jest. Już nie wiem, czemu ja używam spacji, no ale niech będzie. Gonić jeszcze tych i... No! Ponad 90% ich zabiliśmy. To jeszcze 118, ale to... Lepiej zabić tych. Już też wszyscy. Świetna bitwa, nie straciliśmy, tylko 6%. Więc myślę, że kraje chrześcijańskie mają się tego obawiać. Wtedy już nasza machina ruszy. No, nic nas nie powstrzyma. Dobrze, bardzo ona się będzie rozwijać i mogę ich przetrenować, ale to najpierw... Robię ich połączę, kuszników też. I jest mniej do przetrenowania, super. Wszystkich jak się da. Zacz, który się powiększy i kończymy tak naprawdę turę. Już nic więcej nie zrobimy, nie zdziałamy. To Toledo troszkę mnie martwi, bo tu prawie nikt nie został. Najemników chyba też nie ma. Ale jest się czym bronić, mamy jakieś tam oddziały kuszników. Jazdy trochę też zostało. Dobra, kończymy turę. Trzeba będzie się uporać z tymi Anglikami. No i jest też tam armia Hiszpanów. Dość spora, taka pół staku. Tu się też łączą. Musimy na pewno zdobyć jakąś armię jakiegoś generała, który nie wiem, weźmie wojsko na przykład z Barcelony. Może pójdziemy na Toulouse. Jedną armią w głąb Europy, a co najmniej dwie armie zajmie się sprawą Iberii może? Chciałbym też popracować nad flotą w sumie, żeby zacząć dominować w tym morzu. Chociaż jest, no, duża liczba przeciwników. Dobra, dam wam takie pieniądze. A chcecie matkę za matkę? Nie, nie chcecie. A może sojusz? Nie chcecie sojusz? No to nie. Dobra, ominął nas i idzie na Kordobę. Pytanie, co on tam ma? Czy mam się czego tak naprawdę obawiać w tej armii, czy Kordoba jest bezpieczna? No raz się o tym przekonamy. No fajnie by też było w sumie zająć Portugalię. Polska chce pewnie, żebym został wasalem.
Albo nie, chcę przekupić Barcelonę. Jestem dość ciekaw tej armii. Czy ona coś zrobi, czy to namiesza, czy raczej nie. Fajnie było, jakby namieszała. Jakby coś zrobili. O! Religijny. Trochę nielojalny. Minus 4 aż. Nie będę chyba ryzykował jednak. Tak, chcę. Przegnięty wiatr. O, fajnie, rozbuduj. Tu się robi łucza, super. Tu. Te kopalnie taki sobie. No w sumie to chciałbym chyba więcej wojska tu, bo chciałbym też ruszyć na Sycylię. Jak to wygląda w Jaran? 70%. Nie wiem, czy jest sens to robić. Bez sensu wydawać pieniądze. Ja mogę przetrenować kogoś, to przetrenuj. To jest bardzo fajny budynek. Ale fajne kopalnie też. Albo może drogi. Albo mógłbym już trebusze mieć. Fajne byłyby trebusze, naprawdę. Jakoś nie da za wiele drogi. Albo od razu pracujemy nad religią tutaj. Trebusze bardzo fajne. Kopalnie, no niby 402 tury by tylko zajęło. Ale chyba będę to rozwijał w kierunku militarnym. Też dwa oddziały są. Co ty tu masz? Masz jakąś jazdę? Ja nie mam jazdy. Mógłbym taką zrobić. To jest beduińska. Mógłbym zrobić jazdę. Mógłbym was też wysłać tu i przetrenować. Ma to sens. Mogę wam wysłać też te oddziały do obrony. I mogę też coś dowerbować. Kawalerię może. I więcej milicji. Ta armia mi nie zdąży tu wrócić, nawet nie ma takiej szansy. Dałbym ciebie też, żeby był tu dowódca. Salam alaikum. Yes, sultan. W Kordowie. A, bo mamy. Przypomniałem sobie właśnie wcześniej, nie spojrzałem, ale mamy misję zająć port w Wenecji. Może jakoś to jakimś cudem się to uda. Próbujemy to zrobić. Się nic nie buduje. Czemu to się nic nie buduje? Port. Chyba dalej idziemy w wojsko, żeby zająć tą prowincję tutaj. 22%. Ty masz ile? 42%. Świetnie. Naprawdę świetnie. Został na pewno jeszcze jeden. 26%. Masz ile? 26. Też ty. 15 tylko. Ty byś może spróbował zabić tego. Niestety się nie udało. Ty spróbuj tego. Też niestety się nie udało. 42%, dobra. Nie mogę więcej. Więcej kupców już tak robić w sumie. Tu się nic nie buduje, bo nie ma tak naprawdę co. Żebym tą katapultę zrobił też. Mam szpiega tu. Praktycznie wcale nie bronione. Więc zabrałbym was i tą kawalerię jedną. I szedł w tamtym kierunku. Dwie tury, no dobra, czekam tyle. Myślę, że to się bez problemu obroni, a nie chcę im przychodzić naprzeciw w sumie. Chociaż miałbym szansę. Spoko, mam oddziały, tylko on ma więcej kawalerii. No, aż... Nie, w sumie to byśmy mieli porówno. Dobra, a może bym... Tu nie mogę werbować statków, tu też nie. Tu mogę dwa, to bym chciał.
Mogę trzy też mieć. Trzeba popracować trochę nad tą flotą, a te no, jednostki nie kosztują jakoś mega dużo. Dobra, w takim razie... Może z tej palmy bym wybrał oddziały też, a może coś przytrenować? Nie, nie mogę przytrenować. Tu się dopiero przetrenowywują, okej. No już islam rośnie. Dobra, kończymy turę, żeby nie przedłużać. A, wspomniałem o dyplomacji. W sumie drugi jest w centralnej Europie. Jestem ciekaw, kiedy się skończy ta krucjata, bo ona naprawdę długo już trwa. I naprawdę, no, stracili naprawdę dużo jednostek na tym. Znamy tego kapitana Pampelona. Jeśli dobrze to odmawiam, będzie praktycznie niebroniona. Dla nas tak naprawdę świetna wiadomość, bo to kolejna prowincja. Może z Toledo byśmy wzięli oddział jakiś jeszcze. Byśmy połączyli. Było więcej miejsca. Walencja naprawdę dobre dochodowe miejsce, bo jak na zamek 1500 praktycznie z tego zarabiamy. Córdoba też świetnie. No ale teraz będzie oblężona. Jest tam stak na stak, więc myślę, że bez problemu damy radę ich jeszcze pogonimy. Myślę, że ich to oblężenie tak ze dwie tury potrwa, a nie mam armii, żeby je przerwać. Więc nie będę tego robił. Dobrze, że Barcelona już jest przynajmniej... Nie jest pod oblężeniem, więc może się rozwinąć. O! Czy my nie mamy wojny? No dobrze. Prawa handlowe, jasne. Jak planuję zrównać z ziemią w ogóle Rzym. Ale to wszystko w swoim czasie. Och, prawdę teraz, dobra. Walencja kopalnie. To może bym tu też garnizon zrobił. Palma się ulepszyła, świetnie. To może tu port? Nie. Od razu piechota. Potrzebujemy piechoty. Scylijscy zabójcy tu idą do mnie. Niedobrze. Ile masz procent? 42. I chyba właśnie w tym momencie problem z herezją się zakończył. Sultanem, czy ty jesteś dowódcą? W sensie... Nawet nie wiem szczerze, kiedy to się stało. 17% szans, to masz 53, to może sobie podleweluj na nim. Świetnie. Tu. 27% szans, 11. A ile byście mieli... Szans zabicia ich. O, bardzo dużo. Idziemy. Musimy się ich pozbyć. A ty, 29, 29. Ale też tu idziesz. Będziesz wspierał swojego kolegę. W ich działaniach. Powiedz mi, co oni tu mają. No, mega dużo jazdy i to takiej oszczepniczej. Ja tu praktycznie w ogóle nie mam uczników. Praktycznie w ogóle. Przetrenuj kolejne jednostki. Salam aleikum. Salam aleikum. Co oni tu wzięli do tej armii jeszcze? Niestety nie widzę, ale on też mam praktycznie cały stack. Okej. Okay. Flota jest dość już...
joining the fleet soon. Yes, Sultan. Closing point gate. Świetnie. Challenge me, Falsey. Admiring the enemy, eh? We do not seek any trouble with you. Gonimy ich, bo tu jest armia, musimy to zatopić. Orders, mighty Sultan. Ty nie. Ty nie. Też. Naam, great Sultan. Naam, great Sultan. Orders, mighty Sultan. Tymi dwoma musimy ich zatopić. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. Jeśli możesz, to przetrenuj od razu. Zabójca kosztuje mnie seteczkę. Dobra, ale chcę kolejnego. Nie ma żadnych najemników nowych. Nie ma nic. Ale mógłbyś zbudować tu wieżę. Widzę Leon, widzę Burgost, które też jest niebronione, bo zbyt dobrze. Yes. A Barcelona też tu jest. Armia. Gdzie mój stateczek z misją? Stop that, you imbecile! Warga Leo. Może się ich zatopić, uda? Until death. The sea. Dobra. Ile mam czas na tę misję? 7 tur. Dwie tu dotrzesz, dwie, no to mam czas, okej. Okay. Tu już bardzo nie mogę nic rekrutować. Kawaleria. Możemy zacząć zastanawiać właśnie nad tą Tunezją tu. Chciałbym może spalmy te oddziały. Ole, tu jest katapulta. Our enemies will suffer. Weźmiemy pas. Coś może bym tu połączył, coś może bym usunął, wziąłbym może tych konnych łuczników. Sultan. Poszlibyście tu i kogo jeszcze bym ten zabrał? Orders. Was bym stąd zabrał i wziął dwa te oddziały. Sultan, we would see you dead, hidden. Cię dopiero przytrenowujecie. Właśnie, dyplomata. Is there something prawa I can handlowe? Do for you? No. I see no problem. Until next time. Gdzieś tu. Nie pamiętam, czy rozmawiałem z Daniem. Nie rozmawiałem. Sprawa handlowe. As you will, Sultan. Okej. Okay. No to chyba byłoby. Wszystko. Stanę tu, bo jakby ta armia chciała zatkować Toledo, to. Bardziej tu, to ich zablokuje. Bo może bym Burgos przejął. Leon. Bym ich tak odciął już kompletnie praktycznie z Iberii, z Hiszpanii. Bo jakie tu mam też 14 i 14. Tak, musi ruszyć werbunek też moich kapłanów jak najszybciej w sumie. Zrobiłem dwa oddziały jeszcze łuczników. Dobra, kończymy turę. Chciałbym też tak naprawdę bardzo, żeby ta kruceta się już skończyła i żeby oni tu już nie przychodzili. Jeszcze mi port zablokowali, dlatego właśnie potrzebna nam jest silna flota, muszę zacząć rozwijać te porty. To jest dość ciężkie, bo wszystkiego potrzebuję, no już. Więc, o, oni się wycofują, co połączą się z nimi? Nie. Ja bym mógł Burgos zająć od kopa, bo mam katapultę. Tylko, że to jest już zamek, to są już mury. Przydałoby się to też oblegać jednak. A mógłbym teraz tą armię przejąć chyba na tym moście. Ja mam katapultę, więc ja mam przewagę, więc... No kusi jedno i drugie tak naprawdę. No ale coś będę musiał wybrać. Chyba, że z tej Barcelony wyjdę kilkoma oddziałami i tą Pampelonę też tak zdobędę. Tak. Włączyłbym jakąś armię tylko z kapitanem. Czy ta ofensywa już tak naprawdę ruszyła, no... Mocno, z odcinka na odcinek, żebym tak przynajmniej w jednym odcinku ze dwie prowincje przejmował. I żeby ta, no Iberia tak do 10 odcinka fajnie, jakby ona już była nasza. Cała. Byłoby to naprawdę super.
Wy też możecie dodawać swoje jakby propozycje, co robić, jak robić, bo jestem też właśnie ciekaw waszego zdania. Jak, w jaką stronę się rozwijać, jak się rozwijać. Wszelkie rady są wskazane, że tak powiem. Co to daje? Tak, chcę tam gildię zabójców. Pewnie, że chcę. Co ja bym... Dobra, rozwijamy porty. Tu... Uj, fajne. Kopalnie, ale na razie... Ma się co budować. To jest dyplomata, tak. Daj mi Shisha Bar, bo będę miał więcej zabójców. A, tu nikogo nie ma na tym. Wy tu ile zarabiacie? 148, a tu byś zarabiał ile? 516, zasuwasz tam. Cholera wie, gdzie są ci zabójcy, tak? To może jednego bym wysłał tu. Masz 32% szans. To może ci się uda. Nie, niestety nie. Werbowałem zabójcę chyba tu. Nawet dwóch tu jest. Ło, panie. 20%. Dobra, to tu masz 53. Spróbuj. Dobra. Dostałeś jakąś umiejkę. Też 53% tu masz jeszcze. Podleweluj się. Też ci się udało. Dobra, świetnie. Tu. Aha, ja ja myślałem, że to moich zabójców będzie. No, fajny oddział. Bardzo fajny oddział. Już werbujemy. Wy do Toledo musicie się przytrenować. Będzie możliwość, tak. No jestem w stanie zaatakować na... Oni też mają katapult, te. Mógłbym... tą flotę też zacząć robić tu. You are not my liege. No nie jestem w stanie was przetrenować. Co nie potrzebowałbym jednego statku, żeby móc was przetransportować stamtąd. I live to obey, Sultan. Zobaczcie na tej kości słoniowej, ktoś jest. The journey continues tomorrow. I live to obey. Możecie tu iść, czemu nie? Like the wind, I will leave not. What is the infidel's name? Odważa, że ta flota nas blokuje. Tu mogę. Za dwa oddziały się przytrenowują. Tych już nie będę mógł. Kortowie nie mogę też zrekrutować nic sensownego. I teraz się zastanawiam. Bo jak ta armia mi wjedzie na Toledo, to ja raczej ciężko będę miał się obronić. Bo tu nie ma żadnych najemników. Nie ma. No ale Pampelona zdobywam od kopa, bo to jest tylko trzy oddziały. Mam palistę i katapultę. Dość spoko oddziały, żeby móc to zrobić. A oni tak mają uszkodzony zamek. Tu, co mogę tu rekrutować? Nic sensownego tak naprawdę. Żadnej piechoty. W Barcelonie mogę tylko milicję. Zwerbuj trochę tej piechoty tu. Tu zwerbuj... Może tą kawalerię i jeszcze łucznika jednego. A my idziemy na Papelon. Oj, są najemnicy, więc w sumie to ich wezmę, tylko po bitwie już. Dobra, zdobywamy kolejny zamek. Quasimem. Quasim jest świetnym dowódcą. Przecież nie ma opcji, żebyśmy to przegrali. Zresztą trzy oddziały, tylko no dwa ciężkie tak naprawdę, no i dowódca, ale to myślę, że bez problemu. Ich miażdżymy.
Oczywiście najpierw skupimy się na bramie. Albo może na tym. Balista się skupi na bramie. A katapulta na tym zniszczonym murze. Całą kawalerię, jaką posiadam. Tył. Patrz, nie nasz. Aha, ty nie, a nie masz zasięgu pewnie. Przyspieszymy. Już bałem się, że nie będę mógł zniszczyć murów. On po prostu nie ma zasięgu. Podejdź bliżej. Świetnie. Zaraz powinny paść te mury. On stoi na... To nie strzelaj, on stoi na placu i się nie rusza. Zniszczymy ten mur. Weźmiemy naszą lekką piechotę. Z łucznikami. Możecie stanąć gdzieś tu. Łucznicy tu. No, stary, dawaj. No podejść trochę bliżej. Teraz. Praise be to Allah. We are through the enemy's walls. Let him who defies us lay in peril. Szybko, moja lekka piechota. Do środka, zanim oni tu przyjdą. Stańcie tu. Łucznicy też. Łucznicy z tej strony. Czy wy macie przebicie pancerza? Świetnie, macie przebicie pancerza. Tak, wy idziecie tędy, dobra. Łucznicy tu. Tu będziemy ich ostrzeliwać. Zwolnimy tempo już. Walczycie z nimi już. Przebicie pancerza, a to są ciężkie oddziały. Wysyłamy was. Łucznice zaraz dotrą. Będą ostrzeliwani z góry, więc świetnie. Są troszkę zmęczeni. Wyślemy też was. Wy nie macie, prawda, przebicie pancerza? Nie. Świetne morale. Weźmiemy też was. Ten oddział nie ma szans. Zaraz jeszcze dotrą łucznicy. Oddział tu bym chciał. Ten oddział tu. Posuwać. Dobrze, świetnie, świetnie, świetnie. A to są też najemnicy, więc... O, może skierujemy nasz ostrzał łuczników na jego dowódcę. Wy też byście mogli wejść na mury. O, strzelaj w dowódcę, bo on będzie wybijał naszą lekką piechotę niestety. No, nasi łucznicy świetne mają on do ostrzału. Świetne pole do ostrzału, może tak powinienem powiedzieć. Wy też na górę szybko. Nie chciałbym, stracić jak najmniej oddziałów tu. A on się przejeżdża po naszych jednostkach. Właśnie. Łazisz na dół. To ich 20. Our four fights with horns made of clay. We are winning the battle. Na szczęście nasi żołnierze nie uciekają z pola bitwy. Bardzo mnie to cieszy. Strzelajcie już w tych. Myślę, że ta kawaleria zaraz przestanie istnieć. Świetnie. Kolejny zamek panów jest nasz. Myślę, że mogą żałować teraz po czasie tej krucjaty. Myślę, że to nie tak miało wyglądać. Strzelajcie w nich. Już nawet jak strzelać w swoich, to trudno.
Ale on wypija naprawdę dużo moich ludzi. Może bym was tu... Wy już nie idźcie tam. A oni niech ich gonią, bo oni sobie z nimi świetnie poradzą. 200 straconych. Świetne oblężenie. Jeszcze skorzystaliśmy z okazji, gdzie mury były podniszczone. Myślałem, że odkąd przejęli to miasto, to w ogóle nie naprawiali. A my to od razu zrobimy i stawiamy naszą świątynię. I od razu o tym też chcę rekrutować wojsko. Co masz w tej armii? To jest ta armia jeźdźców. Ty masz w tej. Nie masz nic szczególnego takiego bardzo. Wszystko się buduje. Tu mam szpiega. Możemy pogonić tych chłopków. Że w sumie to bym jeszcze może się wstrzymał, bo... Tam ich przetrenowywuję. Marrakesz się rozwinął, to jedna tura. Nie mogę niestety więcej kupców robić, no ale trudno. Się ruszyłeś. Też. Dobra, zacząłbym tu może... werbować też jednostki. Tu mógłbym zacząć robić kawalerię. Mogę mieć 3 darmowe oddziały. Dobra, zrobiłem już samą... Chociaż może nie aż tyle. Nie chcę się wypukiwać z pieniędzy, a Kordoba jest oblegana, to nam przynosi największą ilość pieniędzy. Mógłbym od razu ruszyć za ciosem i zniszczyć chyba tą armię. Nie mam ruchu. Dobra, no ale następny to będzie Burgos. Wiem, że tu jest też jakaś prowincja. Bordeaux. To się zamkiem. Leon to jedno jeszcze miasto tu. Tu nie mam za bardzo wglądu. 21% islamu. Tu jest ile? 43. Tu jest 55, no nie za dużo. Dobra, kończę turę. Oj, no co wy robicie, naprawdę? Przecież wiecie, że nie macie szans ze mną. Tam akurat. Ta armia sobie poszła i nie wiem, czy nie złączyła z tą pod Burgos. I pytanie, czy nie będą chcieli odbić swojej ulicy. Chyba ten quest się nie uda. Czy się cofnie? No nie wiem, spróbujemy. Jeden statek to nie jest dużo. O, pięknie. I na zakończenie odcinka będzie bitwa. Ale do środka ich na pewno nie będę wpuszczał. Zrobimy to co zawsze, czyli pozbywamy się taranu za pomocą beduńskiej kawalerii, którą chyba możemy werbować dzięki mi tej gildii kupców. Więc w sumie fajnie. Coś spoko, kawaleria. Dobra, teraz tak. Stań tu. Ty też zejdź, bo ja chcę na murach kuszników raczej. Teraz wtedy, kiedy ja ci każę. Na murach raczej będę chciał te lepsze oddziały. Tutaj może nawet Z2. To jest ten oddział kuszników, to ten mi daj tu. Dwa oddziały milicji. Dwa się na pewno zmieszczą. Dowódca na plac. Ta beduńska kawaleria będzie wyjeżdżać. Dobra, to stójcie tam, gdzie stoicie. Tu się chyba... O, zmieszczą się świetnie. Wszyscy. Wtedy, kiedy ja wam każę, wtedy strzelacie. Wy też wszyscy trzymać pozycję.
No i co, tak jeden oddział łuczników mogę na razie postawić tu. I jeden oddział łuczników. Padnie tu. Wy zostajecie tu, ci kośnicy na murach. Ci też, więc ci tu. Ci tu. A reszta może stać tak jak stoi. Jeszcze spróbuję tą beduńską kawalerię tu przyciągnąć. Nie. Zaczynaj bitwę. Nie możecie jeszcze strzelać. Ty już byś mógł, prawda? Postrzelaj w tych. Ich chyba są ci kusznicy. Też możecie już strzelać w nich. A ty w tych. Okej. Kusznicy, już możecie w nich strzelać, to strzelacie. Nawet jak cała ta kawalera umrze, to się nic nie stanie. Ona w sumie po to jest. Jakkolwiek by to brzmiało. Dobra, wycofać się. The enemy have leathers at the walls. Repel the invaders. Send them back whence they came. Blob. Też strzelaj w blob. Możesz dalej w nich, dobra. Tu będzie świetne pole do strzałów właśnie w tej chwili. Mniej niż 80 ich raczej dojdzie do tych murów, więc super. Brama się nie zamyka. Okej. Damy sobie z tym radę. Cofa się dalej tu. 84 jeszcze jest. Oj. A czy ktoś jest z was w stanie strzelać do tej jazdy? Niestety nie. Dobra, strzelaj do nich. A ci łucznicy na środeczku. Ładnie ich strzeliwują. O, możecie strzelać w jazdę. Strzelajcie w jazdę. Jak bardzo osłabi. Czy oni się zbugowali? Oni się zbugowali. Dobra, przyspieszę trochę. Zobaczymy, czy coś będzie się działo. Mam nadzieję, że tak. Tak, dzieje się, dzieje się, dzieje się. Wchodzą tu. Chciałbym was cofnąć. Tu niestety się zbugowali, tu też się zbugowali. Ale wszyscy idą tam, no to nie jest tak najgorzej. Strzelaj do tych. Świetnie niszczysz tą kawalerię ich. Ty się przestaw, a daj mi tu tego łucznika. Jeśli oni tu nie podchodzą, no to niech nie podchodzą. Dobra, ty możesz zacząć w nich strzelać. Jadę po moją kawalerię, wycofaj się. Też się wycofaj i daj mi tu ich. Brama się na szczęście zamknęła. Kusznicy ładnie strzelają. Dobrze. Idzie ich więcej. Strzelaj w tych. Strzelaj już w tą jazdę. Wy tu biegiem. Dobra. Oni dalej mnie gonią. Wy już nie strzelajcie, bo trochę marnowanie amunicji to jest. No dacie radę tu przyjść przecież. Zejdźcie całkiem. Wy dalej uciekacie, oni was już nie gonią. Dobra, uciekaj tam, widzisz tam tą bramą. Już
Pierwsze ucieczki, świetnie. Strzelajcie w tą kawalerię. Bo już straciły. Czerpałaś amunicję. O, możesz w dowódce. Świetnie. Ty też straciłeś już amunicję. Okej. Jak się uda, to może zabijemy tego dowódcę. Wy nie macie takiego zasięgu, niestety. Łucznic. No nie wiem, czy się zwykłym łucznikom uda to zrobić. Ale w tych też nie. Dobra, to w tych sierżantów. By ich jak najwięcej zabić. Dobra, wjedziesz do miasta. Tu też padają jak muchy. Miałbyś w sumie w nich fajne pole do strzału, więc strzelaj w nich. Tu się zaczynają już ucieczki. Będziesz mógł w sumie zaraz strzelać w to miasto. Bardzo by mi pomogło. Zostało ich tylko 13. Strzelę w to miasto. Fajnie się spisuje ta milicja łucznicza na tych murach. Nie dają sobie sobą pomiatać. No, ten dowódca prawie nie pada tych strzał, więc tak ciężko, średnio bardzo. No, ładnie, ładnie. Oni już tu uciekają tak naprawdę. Mógłbym wziąć ten oddział gdzieś tu. Też do nich zacząć strzelać z dwóch różnych stron. To byłoby świetne. No, wy macie trochę amunicji jeszcze. Jeszcze stąd zacznij, a wy tu weźcie. Dobra. Zostrzelaj tak. Z tej jazdy niewiele zostało. Strzelaj do niej. O, albo do tej, bo ich jest jeszcze sporo. ...6% do praktycznie 50%, no świetny wynik. Szkoda, że łucznicy nie mają zasięgu do tej jazdy. Strzelaj do tej, dobra. Świetnie, kolejny oddział panikuje. Ty pod bramę podjedź. I na środeczek. Enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Cieszymy troszkę. Jeszcze amunicji trochę macie. To strzelać do tej kawalerii. Wy nie macie w co strzelać. No to w tych bilmenów strzelajcie. Tu wszyscy uciekają. To strzelaj w nich w takim razie. Ta dwójka nie strzela w nic. On nie ma praktycznie jazdy już. Więc może bym się pokusił o jakieś wyjście w pole z nim. Dobra, ci co strzelają, przestać. Łucznicy, wycofać się. Żebym was nie pomylił. W co ty możesz strzelać? No praktycznie w nic. Zwolnijmy tempo. Wystań tu. Oni właśnie idą na... Tak, idą właśnie na mury. Ojeju. Dobra, zasuwaj tu. Ucieczka. Ty na górę. Naprzód. Wy już wchodzicie, dobrze. Aha, wy zeszliście z minami. Chciałbym tego kusznika tu.
Wy też wyjdźcie. Dobra, wycofaj się. Ty tu. Chciałem wybić całą tą armię, żeby ona mi się nie szwędała tutaj nigdzie. Pusznicy strzelać. Wy złazić na dół. Ty zasuwaj tu. Możecie się z nimi bić. Możecie też stanąć tu. Jak wam się tylko i wyłącznie uda, to tak. Ty zasuwaj tu. No, spróbujemy wyciągnąć może naszą kawalerię stąd. Może bym was postawił tak tu. Zasuwasz. Ojej, nie. Jasne. Generał jest, przydałoby się uczników na nich wysłać. Zaszarżuj tych sierżantów, ty zaszarżujesz tu. Dobra, wycofaj. Ten oddział się świetnie trzyma w sumie. Do nich, wy tu. Próbuj zaszarżować w nich. Ty w tych może. Ich jest tylko 10. Już nic, nie możecie niestety dostrzelać do nich. Bo niestety nie dacie im rady. Tak, niestety nie. Nic się nie dzieje tak naprawdę. Może nie strzelaj. Ty się wycofaj. Te oddziały, które nie walczą. Kusznicy akurat nie. Tu się z nimi bijecie. Tu już niewiele ich zostało tak naprawdę. Ja was chcę tu na dole. Dowódca. Wow. Uciekaj. Tu zostali Bilmeni. 60. Dobra. Cofać się. Ucieczka. Salwuj się ucieczką. Dobra. Szarża na nich. A ci nie gonią cały czas. Leci dowódca wroga. Próbuj tą piechotę. Możesz świetnie, możesz wreszcie generała strzelać. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, walcz z nim. Strzelasz w tego. Ten dowódca zaraz powinien zacząć umierać tu. Naprawdę bardzo. Ale już nie masz zasięgu. Okej. Zginęli chyba tak. Tu są jeszcze sierżanci tylko. Zaszarżujesz niego. Ty podejdź tu. No powiem wam, dość długa ta bitwa. Ale w sumie chyba nie będę żadnego cięcia robił, bo dzieje się. Nie myślałem, że zrobię taki ruch, jak zrobiłem, że będę walczył poza miastem z nimi, no ale chciałbym ich naprawdę wybić. Dobra, szarża w tego dowódcę. Musimy go zgładzić. Jestem już troszkę zmęczony tymi oblężeniami na nas. Bo naprawdę było ich dużo. Jeśli chodzi o tą osadę. I już nie mają prawa to w ogóle być, no. Ile oni chcą, nie wiem, naprawdę. Czy im to sprawia satysfakcję umieranie tu, pod naszą stolicą? Bo ja nie rozumiem. Victory is well within our grasp.
time, our foe will surely see this and lose heart. Dobra, oni uciekają. Ile zbiliśmy? 88% wroga. Okej, fajnie. Jedźcie, kucznicy. Tu bym was chciał. A, jedni schodzili po drabinach. Yes. Czemu oni takie rzeczy robią? Czemu nie używają bramy? Dobra, do szósteczki. Four fights with horns made of clay. We are winning the battle. Już dawno ją wygrywamy, stan. Strzelaj do nich. Osłabimy ich bardzo mocno. W ten sposób. Ale ten dowódca jest niezniszczalny jakiś. Wiara w nim silna. Nie można powiedzieć. Moich kuszników. Dobra, dowódca nie żyje. Skłonimy jeszcze tylko tych. Żeby ich złapać. No, cała armia będzie wybita. Świetnie. Dobrze, że wziąłem tego generała, bo z tego generała mogłoby być ciężko. 666. Liczba diabła. No. Może i coś w tym jest. Może oni walczą z samym diabłem i przegrywają. Polska. Co chce ode mnie Polska? Polska chce Barcelony dla siebie. Ja wiem, że tam teraz Lewandowski gra, ale no bez przesady. I dalej nie ma żadnego powiadomienia o krucjacie. No fajnie, fajnie. Łączymy wszystkich, żeby nie było tyle do przetrenowywania. Dobra, przetrenuj ty. Gdzie jest 45? 45 tego. Wszystkich jak tylko możesz. Kolejnych mogę przetrenować, fajnie, mogę już zacząć werbować też. Nie mam tu prawie w ogóle jazdy, więc jazda. Konstrukcja, o. Kopalnie fajne, no może i fajne, ale chciałbym chyba market. Bez. To jest miasto, czy to jest korupcja? Nie, to jest dewastacja. Grenada. Mogę już tu robić łuczników. Chciałbym, żeby to się zaczęło powiększać, więc farmy. Port. Kolejny port. I zaraz, no w sumie tu już nie mam pieniędzy. Dobra, to farmy. Tu się buduje też. Chyba wszędzie się buduje. Marrakeszu też. Tu ktoś na tej kości słoniowej jest? Jest. 29% zrób. Nie udało się, no niestety. Nie zawsze się musi udać. Ja nie mogę nic niestety zrekrutować. Ale przetrenować kolejne łodzie już tak. To zrobisz to, odblokujemy ten port. Jest sultan! A z powrotem do portu. Nie ma tu żadnej armii na tych statkach. Nie. A ich jest tylko 60. Mogą się ukryć gdzie chcą. No to fajnie. 24%. 15%. Ale dobra, to ty pójdziesz tu, spróbujesz go zabić. Niestety się nie udało. Sycylijski kupiec. Próbujesz go zabić. Tu Francuzki. Próbujesz go zabić. Zasuwasz tu. Okej, tu jest jakiś agent. Jest, no. O, ty jesteś chyba dość mocny, bo 76% masz.
Gdzie by cię tu wysłać? Jakie miałbyś szanse na przykład zrobić tego kupca? 17%, a tego 19%. Oho, kolejna armia. Tu się w sumie nic nie buduje. Rekrutować niestety nic nie mogę. To jest też w sumie zamek. Chciałbym, żeby to się też jakoś sensownie rozwijało. To farmy w następnej turze. Tu się wszystko przetrenowywuje. Dobra, moi drodzy, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Zdobyliśmy Pampelonę, obroniliśmy Kordobę po raz enty przed Krucjatą. No rozwijamy się, pozbyliśmy się w końcu tej herezji tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje. Trzeba było tu wysłać jakiegoś dowódcę i pobudowanie wieżyczek na całym tym terenie. Myślę, że właśnie niedługo ruszymy na Sycylię. To jest tutaj. Zaczniemy się rozwijać w stronę Egiptu i Ziemi Świętej. O, no ty próbujesz dalej tam. Dosuwaj. No i co, myślę, że w następnym odcinku upadnie Burgos i Leon. Pozbędziemy się tych armii tu. Może w końcu wyciągniemy te jednostki stąd. Dowerbujemy też coś tutaj, żeby się popozbywać tych armii. Może jak będzie jakaś okazja, to kolejny dżihad zwołamy i pokażemy im, jak to się robi w naszym świecie, jak się powinno toczyć święte wojny. Także cóż, dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do zostawiania lajków i komentarzy pod tym odcineczkiem, jak pod innymi. Zachęcam też do oglądania drugiej serii na kanale, no i subskrybowania kanału. Dziękuję serdecznie za uwagę. Hej, cześć, do zobaczenia.